jesteście? Witajcie oborniki śląskie, witajcie w obornikach śląskich. Witajcie w przepiękną, grudniową, covidową i zamaskowaną trochę noc. Ale nie martwmy się, przed nami przepiękny styczeń, przed nami przepiękny 10 stycznia i 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A gdzie? W obornikach śląskich oczywiście. A gdzie? No wszędzie. I tu, i pod ośrodkiem kultury, i pod kinem, będziemy wszędzie. Ale o tym opowie wam gość bardzo ważny i dla finału najważniejszy. Mateusz Jaskulski, szef sztabu, zapraszam. Siema oborniki śląskie, przed nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy przed ośrodkiem sportu i rekreacji w Obornikach Śląskich, gdzie to tu w tym roku jest siedziba sztabu. Lecz Bogdan, to nie ja jestem najważniejszy, ale wy, wolontariusze i mieszkańcy naszej gminy. Dlatego w tym roku gramy wielki finał. Lato w środku zimy z głową. My gramy z dwoma głowami. Jedna to ta od zbierania pieniędzy, natomiast druga to ta, aby zadbać o wasze bezpieczeństwo. Dlatego w tym roku gramy i zbieramy online. Przez e-skarbonki jak najwięcej się da oraz nie zabraknie w tym roku też tradycyjnych puszek. Bogdan, ratuj! Więc powtórzmy to jeszcze raz i bardzo wyraźnie. Wiemy o tym, że jest czas COVID-u. Wiemy o tym, że nie ma mądrych na COVID. Nie ma. Po prostu nie wiemy tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. Czekając na szczepionki, troszcząc się o wasze zdrowie, troszczmy się również o zdrowie naszych mieszkańców i naszych wolontariuszy. Mateusz powiedział, przede wszystkim e-skarbonki. Dostaniecie wszyscy dokładne instrukcje, jak skorzystać ze skarbonki. Będą również skarbony stacjonarne. Podamy wam adresy miejsca, gdzie te skarbony będą stały. Będą również terminale płatnicze, gdzie będzie można przekazać wpłatę na rzecz orkiestry, nie posiłkując się gotówką. Miejsca i godziny pracy tych naszych terminali również oczywiście wam podamy. Gościnne progi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich przyjmą was na zajęcia sportowe. To właśnie tutaj, właśnie na halach OSIR odbędzie się część sportowa 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo chcielibyśmy się z wami spotkać tutaj na żywo. Natomiast jeżeli sytuacja epidemiologiczna nam na to nie pozwoli, spotkamy się online w internecie. A teraz teleportujemy się pod Kino Astra, gdzie o dalszej części programu. Co za piękny widok za moimi plecami. Jeszcze w zeszłym roku tego miejsca nie było. Kino Astra, to właśnie do tego kina będziecie mogli wylicytować bilet na swój prywatny seans. A teraz idziemy dalej i opowiemy wam o światełku do nieba. A kiedy będziecie ubierać tegoroczną choinkę, bo myślę, że jeszcze żeście tego nie zrobili, pamiętajcie koniecznie, odłóżcie jeden komplet lampek. Najlepiej czerwonych, chętnie kolorowych, chętnie migających. Zawieźcie te lampki w oknie, w którym wcześniej nie będzie żadnej świątecznej dekoracji. Włączcie te lampki, odpalcie światełko do nieba 10 stycznia około godziny 20. Niech wszystkie nasze obornickie okna przepięknie zaświecą prosto do nieba, prosto do dobrych aniołów. A jeżeli macie ogród, albo jeżeli macie balkon, jeśli oczywiście COVID nam na to pozwoli, bo jeżeli warunki epidemiologiczne zatrzymają nas w domu, poproście swoich przyjaciół, poproście swoich znajomych, weźcie zimne ognie, stańcie na balkonie, stańcie w ogrodzie, uśmiechnijcie się do siebie, pamiętajcie, trzymajcie dystans, pamiętajcie, miejcie wtedy ze sobą maski, ale bądźmy ze sobą przynajmniej w taki symboliczny sposób. Niech to będzie nasze obornickie światełko do nieba. A teraz lecimy dalej, przenosimy się pod obornicki ośrodek kultury. Znajdujemy się przed obornickim ośrodkiem kultury. To właśnie tutaj zaczęło bić i bije do dzisiaj serce obornickiej orkiestry. Przecież nieopodal znajduje się zamek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O części kulturalnej, tym co będzie się tutaj działo oraz o wydarzeniach towarzyszących na mieście opowiemy już niebawem. Gramy dla was 10 stycznia, ale nie tylko. W tym roku zaczynamy zbierać pieniążki już w grudniu, gdzie będziemy zbierać je poprzez e-skarbonki, ale również przez skarbony stacjonarne, które będą umiejscowione w różnych lokalizacjach obornickich, w sklepach, w lokalach. O szczegółach już niebawem w następnym odcinku. Siema!